Dobra. Jadzi, mora, dworka, poplonu. Part 1. Edward wyzumył 30 i jedziemy dalej orać. Kurde, siądź trochę ta po nocy, no ale ci nie poleci. No po nocy, bo tu ostatnio nie mieliśmy czasu, opłaty, wszystko trzeba ojechać do miasta, musieliśmy. O. Fakę ropy nie mam, nie wiem czy mi starczy. To z tych nie ma. Dobra, będziemy holowane. W sumie mamy trochę orania. No, najwyżej mnie poholujesz, dobra? Dobra. Nie wiem. Pługi dla mieszkańców kupili w mieście nowe tam. No. Nie dla mieszkańców, tylko te. No, ale mnie to nie. Jedziemy. Jest w ogóle tylko. Jest tylko. A najpierw jedziemy po tym życie, nie? No. Jest, w ogóle jest tylko 4 stopnie, no ale trzeba orać. Co poradzisz? Właśnie. O, jedzie jakiś lolo. A będziesz się zasiać. O, jutro. O. Od środka, jak myśmy orali? Pierwszego dnia. Od środka byśmy orali. Od boku. Tak. A tak, tak. Od nas po prostu. Tak pan już się robił ten gruz do tych. Tylko weź głęboko zapójść. Ale ładny pokon tu wyrósł. O, więc to nie chcę przykryć. O. Weź się w dychę. Ja i tak pewnie będę jeździł potem 7. Po co? Bo mi się będzie kopał i w nim kopie się jeździł. Marku, weź mi, nie świeć tymi lampkami twoimi. Dać poradzę. O, tak jest. No bo widać jaką brudną szybę mam, omyłem. Omyłem. A twoja 60 w ogóle nie gazy, nic nie ten, a moja to na pełnym gazie, już mi szczelkę wypluwa drugą. Jo. Weź jadź. Jadę. Ja muszę jechać pieszy teraz. To ile ty jedziesz? Dychę. Ty jedź 7. A 60. Ja chciał zimę robić worki. Moja wyna? No. Mokro, wszędzie glina, zalepia się to wszystko. Ja śpiewam. Ej, to weź po... weź opuść pług, pojadź 2 metry, podnieś, weź pachylkę, po skrop, żeby ładnie kryło. No. Opuszczę i jadź. Poczekaj, musi być ładnie, bo co, byś później robiła poprzeczek na 5 metrów? Okej. Okay. Kurde, jaki tu świecisz mocno. Zaraz nie będę, bo już 14 godzin od nim. Jo? No. Wiem tak serio, to, na ten popłon powinien dać być gnój, nie? Obornik. Nie. Czym powinno, no bo nie można. Nie przykryłoby ci. Jak to u nas brałoby się dało na popłon gnój? No na taki to można, ale nawet to tutaj nie czeka. No dwójką to wiadomo, że nie wiadomo co, nie? A bobin na przykład nie dałoby, nie da wracać. U nas był taki... Zależy gdzie w sumie. U nas jest wyższy od pół. To u nas też był tak na dobra, no w sumie nawet bardziej. I był na to ten obornik i ci powiem, że kryło. Wszystko to nawet dajcie bobin, tak mówię. No nawet tam raczej na 2 cm. Ja. No chociaż ustawimy i jedziemy, no nie wiem, tak bez bawienia się, a ty to bo nawet nie ustawy, tu mu wychodzi pół do góry, tu zniży, tu wyszyj się ślizka jest zakopana cała i gala na podnośniku jeździ. No rała, a na podnośniku tam i tak samo można jeździć. Znaczy u nas to takie zimie, że nie da się ustawić, żeby coś po prostu bez żadnego tego jeździć. A myślisz, że u nas się da? Na to po co gadasz, że ustawić i jadzić? Ustawisz, żeby ci no ładnie kryło, a nie... No to co gadasz, że ustawisz i opuścisz i jadzisz? A nie u ciebie... Ty sama nie widzisz, co ty gadasz. A u ciebie... Ty to opuścisz? Nic nie kryje, tylko nawet odrzuto. Ja ty sama nie widzisz, co ty gadasz. Nie. To jak ci fajnie, już paliwa nie mam prawie.
Ej, a ty, jak to ona idzie z jakąś pralnią ma przy chorce? Chłopie, ja miałem... I to nie stygnie. Na 100% nie są tam na tę wilkę. Mam a teraz cztery... ma pić. Ja mam 4 kredki, a mam teraz 3. No, jeszcze się pijać te klub. Ale bym ci przypuszczyła, powiem... Nie, bo bym tą ramę miałaś. Chłopie, z górki też korzystać, że idzie szybkimi. Jo. 60, już, dobra, już poświrowałem. Jeździ o mijaki porobiła, jak chciała to. Jo, mnie, jest. Na tym polu co będzie? 5 minut zimy? Nie, no nie. Ten nista może. To nie wiem, zobaczę. Tutaj było żyto, nie? Tamten roku. Patrz się później, ty. Mówię, jak to będzie opyt na rybaki. Matko. Ale sucho przy końcu wyrwało mi pół do góry. No. Tam aż mi ta zimia. No i no spróbuj. Kurde, jak mi to świecisz. O, masz szczęście. Normalnie jak coś tak się zapalić świecia, to jak takie jakby disco polo. A nie rób, bo zaraz przypali coś jeszcze. Matko. Wyrwało mnie z tego. Już wszystkie kontrolki mi się świecą. Też. A to trochę tu będzie orania. Znaczy tutaj to pół biedy, najgorzej to tamto, resztę długie, nie? No. Ty nie zmaga pod górkę. A ja powiedz, my mamy tylko te pole i tamte te wilka i tyle, nie? Po konu. No. To dobra, to jest. I finał, i pół gimyć, i do garażu, nie? No, pod korzłę. Ty, bo u mnie się wyjeździ zima, może sobie przyjść. No. Chyba prawda. Już w tym sezonie ostatnie nasze prace siedzą. Nie wiem, czy nie weźmiemy i nie kultywatrujemy jednego albo dwa pola jeszcze na zimowe. To by znaczy, bo dwa to mało jest. A wiosenny tu nie trzeba się. To czy będziemy mieli wiosenne weszowie sam ten na kiszonkę? No to owiec to nie liczę. Wiosenny to zbada się działa od zimowy. Nie wiem, ja co tam chcesz. A czy możemy jedno pole, te. Możemy te. Boże, możemy te pole koło chałupy. Jeszcze na ten zasiać i tyle. Znaczy tam kawałek na ziemniaki trzeba zostawić. A no właśnie, to się połowę zostawi, ty. No ci powiem, kurczak, ma trochę ciężko odkryć się poplon, nie? No. No on nie kryje tego. No, ale będzie się kultywator, ładnie się zrobi. No. Dawaj, malinka, kapkę zimi. Kapkę zimi. Tu sąsiad, tu kurde wzrosta, co on tutaj ma? Chyba nie. Nie, żyto. No zimnica. Tam zasiali. O zimina. O zimina. My jeszcze nie dążymy, bo się poplą. Prusi do tego. Aha. O zimina wszystko. W ogóle tu zimnica, czym się zamknął, tu się wieje wszystko i spokój z tego robotki. Ty. Lato gorąco, a czy teraz to w sumie cipo, bo to daje coś silnika, nie? Tam masz na ten, że przy walkingu lewym dziurę, że możesz też do silnika rurę te wyjść i ciepło ci daje? A w sumie, że mówisz o realu, czy jak? No normalnie, tu w tej twojej 60 masz tam taką? Nie, chyba. To jedno wpuszcza chyba, jak nie wiem. Bo normalnie, że kiedyś, że ogrzewanie chciałeś mieć, była taka dziura w lewym. Ale w farmingu? A czy farmingu? No, w realu i w farmingu. Tak. A, no, no, dobra, no. Kiedyś ogrzewanie chciałeś mieć, to z lewej strony była taka rura. Ale po co się bawić w to ogrzewanie? Do silnika była podana i dawało ci się po do kabiny. A, ale to i tak ci to takie daty ci po tak
100%, no, tak. No, dawało, bo to były tych pierwszych kabin, to było w kuśkach montowane. Na bogatszych. A, to wiem, o co chodzi. Taka ruła i tamten. Ja później z lata 30 stopni i rura i jeżdżę. Nie, no to wtedy odpinałeś. No wiem, co chodzi, to się ma, wiadomo. Nie. Ty kurde. A tylko ty, no, dwie kredki. No mi też by dużo pali przy orce. Nie wiem, czy doramy to i czy dam radę dojechać do chałupy. Ale nie wiem, czy to doramy. Byszka ci przywiozę i ty. No właśnie, no. Nie, no mi to chyba stygnie. Nie. Mam jeszcze połowę baku. Ja mam, no, dwie kredki i pół. Ale to ty nie umiałaś se ten? Zapomniałem zatankować. Nie popatrzyłem. Ja to zawsze patrzę na paliwo, jak idziemy. Ja nie, ja patrzyłem na wodę, bo myślałem, że to rzucać. Zarakujesz, znaczy, no tak jest większa połowa. A tutaj wygląda jak takie na świadek, tak powolutku, w tym rzepaku, znaczy rzepaku, to dla mnie. Ale wyrwałem to. Żeby tu tylko na zewnątrz żeby było więcej obornika, nie? O. Znaczy tu na poplony to nie trzeba obornika dawać. Nie, no to tam mówię na to inne. Znaczy tak, bo to jak będzie więcej kasy, to się więcej krów się kupi na wiosnę. Znaczy, że będzie kasa. Bo trzeba te krowy też, nie? Bo co, będziemy sobie te pola obrabiać i to trzeba, wiesz, te krowy coś iść. No, śmigniaka jakiego to kupić. A, żeś omiaka to zrobiła. I bo tam jest ciągło. Ja bym może nawet bym postawił jakiś kurnik, może i sprzedał trochę jajek czy coś, zawsze coś by było. Minioki. Minioki to jeszcze długo zanim zrobimy. Na nie razie. Wiem, jako na razie mało i będzie. Na razie to musimy się z krów odbić. Bo mam 5 krów na właśnie krzyż. Ludzie, napiszcie w komentarzach, jak ten. Jak te krowy zrobić, żeby one gnojówki dawały i żeby je rozmnażały się. Chyba, że one może nas inaczej działać. Żeby się rozmnażały, bo mamy dwie krowy dorosłe i dwie mleczne. Dwie dorosłe mleczne. Ty debilu! Oni mają wszystko na zero! Gdy wyjadź malinka, szybko odpadnij to. Dobra, ty ora, ja tu sobie dam radę. Jak, bez traktora? Ja pierdzie... Ty czujesz to? Dobra, ja tu sobie dam radę, ty ja. Dobra, ty aż piątkę zabiję od razu. Ty ory tam. I... dwie mięsne mamy. I jedną belkę, sumie dwie belki, jedną słomy z tego, skurwne wody musisz tu. A to co, przyjdziesz tutaj? Nie wiem, chyba przyjadę. Nie no, łore. Ale dobra. Paliwa bym się dotankował od razu. A, to dobra, to dobra. Ja tu sobie belkę jedną siana, skurwne. Ty, dobrze, że kupię, zauważył, nie było zdychów nam. I tak, następna. Ej, zdrowie 4%. No, chyba to one parę dni już musiały głodować. No, bo przebijałem. Znaczy nie, ale jeden zdychła, nie? Ale... Na diecie były. Co? No, mamy trzy. Nigdy, my się nigdy nie odbijemy. Czekaj, tu, dobra. Jaka waga. Dobra, i mięsna inna zdechła, mleczne zostały. A i właśnie, jak zrobić, żeby miały mleko dawały? Tak. Mleko i gnojówkę żeby dawały i jak żeby się rozmnażały, bo nie wiemy jak właśnie. O, dobra, w sumie już mają. Żeby mleko dawały, to trzeba im jakieś TMR-y dawać, czy coś, jak... Jeszcze siano, ciągnąłem się skurzył jedną belkę z góry, już trochę ubyło. Uważaj, żeby nie spadła na ciebie. Nie no, dam sobie radę chyba. A bo to było trochę. Prawajsza. To weź tam w królika i do tego. Dobra, i weź ten wody, nie? Jeszcze, czy im dać, dawaj, podejść tym rzęchem. Świeci tymi lampkami twoimi. W ogóle ile mamy już obornika, ty, jak twoja wygląda? 4 tony. No, ale wiesz jak to zumpałeś, tak jak było z 20. Dobra, dawaj, weź, podjeżdż tym. Dobra, tą sumę też stawię, jak będzie w razie padać, to... Dobra, to stawię. Weź mi odepniku. Nie gadzi się, nie zmieści, ja. Dobra, walny ją tam. Ja ale to w sumie będzie fajny tytuł, bo zrobił, że orka uklonuje się tych, nie? Oprzątek u krów. Matko! Ja słyszysz? No. Będzie fajny ten, bo zrobi się jeszcze oprzątek u krów. Znaczy wielki tam oprzątek. No dobra. Czekaj, poczekaj, zaraz. Jest coś? No jest. To weź, daj akurat. Ale będzie, tyle będzie. Dziękuję od razu. Nie, dobra, się stoi na razie. Ja cię mu orać, bo mi nigdy nie.
odepnij. Dobra, ja jadę ładać już. Ule, na szwada zostawiłem, teraz mi nie chcę odpalić. Aż tu słyszę, jak odpalasz. Czekaj, bo nie mogę wyjechać z tej wiaty. Wiaty! O, no. Tankuję. Dobra, ja tu już zaoram cały, ty jaś już na tamte. Nie, no dojadę tam. Tylko wysywachy za tanku, nie? Zatankowałem na chula. Linie pozamykał od krów, ucichnął. Nie, ogólnie nie zdechła krowa, tylko ucichła, wiecie? No właśnie. Nie no, tak serio to ucichła, no. Ale ten w ogóle jak się nazywa? Nie wiem. Potem trzeba powiedzieć. Jadę tam. I ludzie, jakbyście powiedzieli, to są... Matko! Dobra, jest dobrze. No i by było lepiej. Ale w ogóle to ten, nie? Co się nazywa? Fajnie tak wygląda, jak z góry tam się sumę kulgnął, siana, nie? Matko, na header nie spadło? Nie, no luz, co ty? A, no to widła by połamał całe... Mogłeś stać tam na dole i łapać. to by mnie przy tego. To bym to kitam pieron. Jojo, Bela by była, nie? Jo. Ej, ty tu już nie wiem, czy ty się opada przyjść, jak został ostatnim czas w koło. No, jestem. Został ostatnim czas w koło i zrobić poprzeczniaki. Ja ty to dzisiaj wrzucasz? Nie wiem. To już jest tu. No akurat weekend ma chwilę czasu. No. Nie wiem czy do ciebie przyjął, pewnie nie. Tutaj? No. Nie wiem. Zawsze to ja bym to wrzucił ponieważ w ten, nie? No. Albo w poniedziałek. Bo bardziej to... Zawsze siła nie ciągle. A czy chodzi o to, że... My teraz nie ma czasu. Ale ciężko mi było. Ciężko było. Na początku jeszcze muszę zrobić ten komijak, bo to wygląda taki długi. Ale mi się w ogóle puku wrócił. No, mi też. Ale te pole skrzywe, chłopie, tutaj zostały jeszcze tyle przejazd, a tam już są na raz. Znaczy krzywe, ty też jakbyś tylko do tego. Ty, bo mnie wyciągało z bruzy. Bluza się było rana, proszę od siebie. Gazuje to 60, to ona ma już dość. No. Zaraz stanie. I co, jedziemy na ten, na kolejne, czy kończysz i poza tym? Zaraz zobaczę na raderze i ty. Na stoperze chyba. Na radarze, kamera fotowoltaika. Dobra, weźcie, zrób tu jeden przejazd ostatni, nie, ja zrobię tutaj ten, poprzeczny. Chyba, że co ja... Ja zrobię. Dobra. Już chyba to miał. Poczekaj, tu wjadę, poczekaj, a, tu głęboko wyłoram, ten abruzda, łaaa! Taka abruzda gigantka, co? Masz kuniec? Nie, wiesz. Chyba nie. Ej. 15. No nie, to easy. Może zrobimy z połowę pola. Znaczy, bo tamten to jest długie, ale nie jest takie szeroko, nie? Szerokie.
ekipę. Człowieku, czujesz to, że ten tydzień to był. Mieliśmy cały tydzień kartkówki sprawdziany. I teraz w poniedziałek będziemy mieli 5 kartkówek sprawdzianów. Co wy nie, tak? Nie sprawdzianów, tylko no całe, że będziemy coś pisali. Czemu? Poniedziałek. Nie wiem, co im jest. Nie wiem, co im jest. Powtórzli się jak coś. Dobra, ja już jadę na tamto. Tanki mi się nie wczytały. Jo. Dyzgin wyleciał. Ja już jadę na tamto, no. Jakby to. No ja już też jadę. Matko, wypadnie z kabiny, Edward, hamuj! No czekaj, pojedziemy obydwoje. Przez lasek zrobię selfiaka. Matko? Nie wykręci. Co? No, hamuj! Bo tu selfiaka będę chciał strzelić. Po co górkę? No. A ty jak ja później nie ruszę? Nie, bo ty tam od razu skrzydła z pełnego gazu rzucasz. Tam jest zaraz sesja fotograficzna. Gaś te lampki twoje. Co? To trochę boli. Nie. A ja ci. Czekaj, bo odpali, niech to weźmie, pchnij trochę. O, od razu chyciła. Ruszysz? Nie do wady. Uważaj, bo tam wysoko zrobili ten. Widać. Piątka. Tak, i Lolo jadzie. Lolo do startu. Auto chyba nowe kupił. O. To jeszcze w prawo nie dała. Ale dobra, nie masz. Masz szczęście. Wygląda. U, śpi, o, syn śpi, a my tu gazujemy. Pa, jeszcze zatrąb mu. Trąbłem. Matko, ej. Tu im już prawo, a jakie wychadnie urosło. Co tu się stało? O, wiesz, to jest. Wiem, a ciekawe, czy u nas urósł coś. Urósł, na pewno. O. Było, że od razu może pojawi tak, że będziemy do tak, środka oraliśmy to, czy nie? To, tak, ośrodka już też orali. My chyba żeśmy wszystkie, te wszystkie podorywki ośrodka. Te dużo pamiętam. Ale zresztą dało od razu w obroty. No musi. Ej, tu obaj jakieś spadki mu chyba rosną. No, my w ogóle jak teraz, jak będziemy mieli w lato sianokosy, to wszystkie miedze też będziemy już od tego, nie? No, obsikać pokażę. No, obkaszać, bo to są jakieś krzaki, rosną, to tak to ładnie będzie wyglądało. Jak gniwa się w końcu. No, bo tak to będziemy, kurde, połowę zboża zetniemy. Chodzi o to, że na zimę będzie tak ładnie wyglądać, jak to takie, o, jakieś krzaki wystają tutaj. Parkoty jakieś. No. No to jak porosła ta kararepa na ten. A da, jak dojdzie do kraju, to wyzgasz i tam później na ten nowy się przejdzie. Matko, spacerek mówisz po chodniku? Te drobni? Jo. Z kikami. Spacerek z kikami, jak te stare baby. Z to... Mnie to, jak kida, to mnie zawsze to rozwala, nie? No. Światła mi zgasły. Ruchilda, czekaj, idę lampkę naprawić. Dawaj, weź, o. Dobra. No świć mi to bateryjko na razie. Czekaj, poświcę ci tu. Matko, jaki murzyn. Bo cię kotuje. Masz... Dobra, dawaj. Boże, wypadek na czwórce, patrz. Jak wypadnę na czwórce. Uważaj, bo cię Boże, utrąco. Boże, przyjechał. Dawaj, Malika, bigni. Masz kiki? Uważaj, bo cię wypadnę teraz. Czekaj, bo Lolo jakiś jedzie ciężarówką, ja nie ryzykuję. O, jeje, marne to. Rośnie. Ładnie rośnie. No ja posikę, może będzie lepiej rosło. No ładnie rośnie, co ty chcesz. Takie gnojówkę tu nalać i orać, to już trzeba. Ja, bo już bokol urósł. Jo. Tak dosyć to rośnie. Tu jakie wilhaźne pole. Odpalaj to truchło. Matko, aż kół słyszałem. Ja czuję, że jak odpalasz, to już śliśniutkę. Ja wiem, to słuchasz na całą mapę. No. Tu jaki korek okay. Na czwórce. No ja, co ty? Jaki debil, jak... Oła. Jak ty jesteś głupia. O. W głowie by zostali, by ten już znikła. Ja pierdolę. Dlaczego nyłem? Tak. No, zostałeś. Ucichnij, koniec wypadku. Ucichnij, koniec wypadku, koniec imprezy. Koniec imprezy.
Oj, dzisiaj tam jakaś ściankę dostała. Ruła czerwona cała je. Czerwony metal. Nie, to pole nie jest takie. A czy jest długie, ale idzie to nie. GPS-a trzeba włączyć. W ogóle Orkana by można kupić. Zresztą na razie to no, mamy na co tam odbieraj to. To w ogóle teraz to by nam się przydał jakiś kredyt, może byśmy wzięli to, czy nie? Trochę. Dofinansowanie. Albo dofinansowanie, żeby na coś ogarnąć po to. Właśnie, tam musimy kiedyś pojechać do banku, zobaczyć o to dofinansowanie, nie? No. I zobaczyć tak na te nasze złotówki. Bo tak to nad kopiemy z tym zbożem, będziemy ile, nie? Tak właśnie, to... ludzie, piszcie ile do Finca, do Pan Fomanie mamy dostać. Do Fina Fansofania. Tak. Ile mamy dostać? Do Fin Pan Fan Fan Fana. Znaczy my w ogóle tam pójdziemy, się spytamy ile, nie? O. 10 kropków? Nie no, żeby trochę więcej robić. No dziś. No gdzieś koło dychy się wyda, ja zobaczymy, nie? Heavy malinka, dyby. Blokada się popsuła i włączyć się nie da. No. Zygłę muszę puścić, żeby się włączyła. O, ale mokro tu. No bo tu pod górkę, nie? Ale puściła. Dewej, manika, dewej. Dość się, że tutaj ta bruza znowu cieszy. Oj, czemu ona tak dobra? Ogień. Ty, bo zaraz urwę ten od gazu ręcznego. Taś ma będziemy kleić. ogólnie ramy w nocy zawsze. Bo nasze 60 kop to tak bardzo, żeby nie widziały te ludzie i na stralnie zadzwonili, że pali się coś. Nie no, czasu nie było, bo to u tego. Jo. Na miasta trzeba ojechać. Tamty mi te koszule cenowo kupił. Co? Żebym to, koszulę żeś cenowo kupił, mówię. No, kupiłem. Żebym taką kurtkę. Matko znak wywalę. Czekaj, malinka. Ty kupił. Ja to fuj fajkę kupiłem, znowu czapkę. Wiadomo, teraz to szybko się robi, no bo tak jak w lato, to o tej porze to było widno, że to szok, nie? No. Ale spójrz na jesień, no to jeszcze raz lecimy. No nie jest tak fuj. No nie jest, ale no jest ten, tu wiesz, to. Szybko cimno. Już George śpi. Ile minut masz? 28, za pierwszy. To jedzie do końca i koniec. Tylko weź tą latarkę swoją, a czwórkę wyłącz. Siedem na godzinę daj co. Wiesz? To moje tak około jest, jak jadę bardziej w bagno to. Teraz się kurwa z tyłu, cała szyba. My w ogóle dzisiaj w zimę chyba zrobimy trochę tego obornika. No. Jeszcze od nas weźmiemy. O no. Jo ty! Wziąłeś się i środko. Ty klop, tak ciągniem. Ej, ty weźmiesz do góry, a tam samo tylko wziął łychę widać. Jo. Ile to... A, to już koniec Ekwadora, bo tak jedziemy i końca nie widać. Tak ciężko, przy końcu glina ujeżdżone wszystko. A. Dobra, dawaj, kuncz. Jak zgasił go podczas jazdy. Oła. Dobra, tak więc tak, to będzie na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Bye bye. Halo.